Mortadela na dwa sposoby. Ej, znam tego typa. Spartiatik! Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj przenosimy. Ej, on serio kupił tą mortadelę z Tesco? Tą taką najgorszą, z kawałkami papryki czy coś takiego. Jezus Mario, aż sobie przypominam ten smak, to mnie na wymioty bierze. Boże! Ja pierdzielę! Ej, to jest chyba ona, ja to kiedyś jadłem. Tego się, jak tego mnie spaliłeś, tak jak mamon mówi na chrupiącą na patelce, to tego się jeść nie dało, no przysięgam ci. PRL-owskie. Będziemy robili dwie... Ej, obejrzmy to, 8 minut tylko, zobaczymy co wyjdzie. Prawy z mortadeli. Zobaczcie, mam tutaj piękny baton. Adamczyk, okej. Mortadeli. Nie ma żadnych przypraw, nie ma żadnych dodatków. Właśnie takiej szukałem. Była taka mortadela, też co mówiłem, z kawałkami. Tam były kawałki papryki, pomidora i czegoś. To była taka parchata. I to tak wypadało, jak się plasterek ukroiło, to tak wypadało i taka dziurawa była. Ja pierdzielę. Jezus, ciekawe czy to by dopuścili do sprzedaży w dzisiejszych czasach, to gówno. Jak sobie tak przypominam, to przecież to na pewno skróciło moje życie, jak to jadłem przez jakiś czas w życiu. To na pewno skróciło życie bardziej niż jakbym palił dwie paczki papierosów dziennie. Żeby jak najbardziej odzwierciedlić tamtą kiełbasę, którą znam, jak byłem takim jak małym dalej gówniakiem. Jest. Bardzo często miałem na obiad właśnie smażoną mortadelę panierowaną jako kotlet schabowy. No i sałatka. Sałatka, która była serwowana na każdej imprezie, przy każdej okazji, a była to sałatka szwabska, która składała brat, się z sera, z mortadeli, trochę majonezu. Trochę ale nie cukru. No, on ma rację, bo ja pamiętam kiedyś tylko z patelki się dało jeść, to tak jak mówię, tego się nie jadło inaczej. To obrzydliwa była mortadela tak po prostu. Kiszony, oczywiście domowy ogórek kiszony, bo kupne są do dupy. Dobra, zaczynamy nasze. To twoja zmora dzieciństwa? Jezu, pamiętam to. To też chyba mortadela była. Ale chyba to lepiej smakowało, a przynajmniej się tak wydawało przez obrazek. Keczupu, no, dzieło. Zabrakło. Zrobię najpierw szwabską sałatkę. Ale nie no, na. Chociaż wiem, że wiele smażoną osób do dziś ją serwuje, do dziś ją robi, bo ona jest naprawdę smaczna. Tak samo jak smażona mortadela panierowana. Ona jaka też jest sałatka? Naprawdę pyszna. Tu nie masz czego się bez śmiać. Derby? A więc dostałem. Zaczynamy. Tak, zaczniemy ja od nie wiem. Mortadeli. Ukroję, nie wiem, jakieś... Ale to nie powiedzmy jest chyba ta najtańsza, bo ta najtańsza chyba była taka różowa, taka świńska. Ta chyba taka pewnie z 20 groszy drożej za kilo, taka, że dodali jakiegoś pasztetu, żeby zagęścić. 150 gramów. Tyle, no. Tyle. Ty, no... I pokroję w cienkie. Ale zobacz, jakie to jest miękkie. Widzisz, jak ono. Chyba, że on ma takie ostre noże, ale ja pamiętam, to było tak miękkie, że. Tak obrzydliwe, jak sobie to przypominam, to jedzenie. 50 gramów. A to chyba było takie miękkie, tyle, nie? Tyle. Taka gofka. I pokroję w cienkie słupki. Boże. Nie no, jest ta konsystencja, widzę. To takiego jedzenia dla kota z puchy. Z saszetki dla kota. Zobam, to je normalnie. Każdy kęs przypomina mi naprawdę dzieciństwo. Teraz pokroję gołdę. Bardzo popularna w tamtych czasach gołda. No chyba innych serów takich lepszych nie było. Również kroimy w słupki. Pokolenie w podeszłym wieku, takim jak ja, to wiedzą, o co chodzi. Dzieciństwo miało. Jak mu przypominam. Nie pić tak. Dzięki Alduin za 10 lat. Witam. A młodszy proponuje spróbować, bo to naprawdę smakuje wyśmienicie. Jak gucie jedzenie dla kota, mortadele? Teraz ogórki kiszone. On robi tą szwabską? To nie pamiętam takiej sałatki chyba. Czy mi się porypało? Te motki? Czekaj, zaraz. All Master Chef był ten chłop, a
Ale jakby znam, myślę, dobre rzeczy robi. Trzy takie wystarczą do widziałem tej sałatki, jego... którą ja tak. robię. I również kroimy w słupki. Jego filmiki. On dobry ma. Dobry jest taki typek od żarcia na YouTube, co takie jedzenia z Wiedźmina robi. Tylko on taką kupę żarcia robi, że na przykład cały kocioł jakiś tam, że kiełbasa z czymś. Ja pierdzie, jak on to przeżre, ty? I z Wiedźmina. Jeżeli mamy bardzo mocną cebulę, kwasiura to może po prostu no. lekko sparzyć chyba gorącą ta. Wodą, żeby ona po prostu jest. Zmiękła i straciła takie noże ma, czy moc. Te ja mam tacki. Taką, takiej średniej mocy cebulę, nie widziałem. Ale moczył ja jej nie będę. I kroję w piór. Co tam? O, to jest to, ja pierdzielej, widzisz, już wypada, tu już dziura. I widzisz, jest taka różowa świńska, to jest ta najgorsza. On ma lepszą, tutaj ewidentnie mortadelą, taką bardziej brązową. Jezu, a obrzydliwa w dupa. Nie no, nie była dobra, co ty pierdzisz? To była straszna. Jak oni ją w ogóle robili? Jak się robi takie coś? Jak się produkuje coś takiego w dupę? Skład pokaż? To były czasy, że się nie było składów na produktach. Nie no, chyba były. Nie pamiętam. Teraz wrzucamy 6 łyżek majonezu. U mnie w mięsu jest mortadela z marchewką, kukurydzą, groszkiem. I też wypada. Ale dobre? No nie wiem. No. Ja majonez domowej roboty. Wstawiam link. Jak zrobić taki majonez pod spodem w opisie filmu. Jak majonez? Twój? 2 łyżki ostrej musztardy. Co masz? To jest starewska. Co ty gadasz? Oczywiście. Jak sól, pieprz musi być dobrze doprawiony. Ale nie rozumiem, co ty napisałeś. Ej, to jest szwabska jakaś tam surówka, i ale ja tego nie wiem. 2 łyżki kwaśnej wody z ogórków. I dokładnie wszystko mieszamy. Rób chrupiąco, mania. To jest taka podstawowa wersja, ale teraz ją wzbogacę o natkę pietruszki. O susi składnik. I dorzucę. Susi składnik będzie dodawany. Sekiro zaraz. To już jest moje udziwnienie. Czemu dźwięki u niego takie? Moje udziwnienie. Ej, to ta muzyczka w tle taka jakby w Minecrafcie ludzik chodził. Deptał tę trawę. Słyszysz? Kurde, co to jest? Uj. Znowu! Nie, jakby ktoś jadł w Minecrafcie jedzenie, o co chodzi? Nie no, szczerze... Szczerze, no tylko przez sentyment, no to ja, no, jest niemożliwe, że ten jest jakimś profesjonalnym kucharzem i lubi tą sałatkę z mortadelą. Ja, Boże, dupę, no. Na górę jeszcze położę gałązkę. No, teraz wygląda lepiej. No nie wiem, no. Ej! Teraz tak patrzę na to, to wygląda jakby dał sos tatarski. Był kiedyś coś takiego, nie wiem czy to jeszcze jest. Jak sos tatarski w dupę. Jest takie coś jeszcze do kupienia? Taki biały sos. Z jakimiś przyprawami, ale on miał taki smak, że tylko on taki miał. Dobry był. On go zjadł. I pietruszki. Spróbujmy. Dobry sosik. Sałatka. Jak sałatka szwabska. Teraz bierzemy się za drugą. Moja opinia o sałatce szwabska. Iluj. Prawie tamtych czasów. A dobra. Będzie to mortadella a la schabowy. Dobra. Mortadelle kroimy w plastry. Chrupiącą teraz robi także. O, już tam. Kurde no. Nie wygląda to smakowicie ta mortadella. Wbijemy jajka. Udało mi się zdobyć cudem
Zobaczcie, swojskie, wielkie jajka. A jak odróżnić, czy są wiejskie, czy nie? Wbijam dwa. Widać, że amator folię zdjął z mordy. Ta amator, no. I dokładnie. Zapłacił za to. Rozkłócam. Więc powinien zjeść. Na patelnię wlewam trochę oleju. Bardziej żółte są? Panierujemy kotlety z mortadeli w mące, w jajku i w bułce tartej. Ja pierdzie. Kotlety z mortadeli. Już nie wiem, co lepsze, to czy chrupiąca. Dużo jajka, żeby nie było czuć mortadeli. Gruba panierka. To jak w Chińczyku, nie? Gruba paniera. Podwójnie. No, żeby nie było czuć smaku, że tam coś wtedy starego. Kotlety będą wypasione. No powiedzmy, że taka chrupiąca, nie? Tak na około. Zmniejszam płomień i pomalutku smażę. Teraz odwracamy tak na drugą stronę. Pierczak, no. Zobaczcie, jaki wypasiony, schabowy. Ej, a co to za panierka taka dziwna? Tak, tak, młodzi niech się uczą. Jak starzy kiedyś zajadali się takimi rarytasami. Tu nie ma śmiechu. Panko. No i moje schabowe z mortadeli są już zrobione, więc nakładamy i próbujemy. Schabowe z mortadeli. Jakbyś chciał utuć takiego, jak na schabowego się bije, nie wiem, czy tak się kiedyś pamiętam, tak się robiło, by się tak biło go, żeby go spłaszczyć i żeby chyba lepiej się tam usmażył, czy coś takiego. Jakbyś to mortadele takim tuczkiem uderzył, to przecież przeszłoby na wylot cały, no bo to jest takie mięciutkie. Nie wyglądają. Jakbyś chciał schabowego zrobić. Moich czasów. Tam i jeszcze spart. Jeden. Zobaczcie, jaka wyżerka. Wane były takie kotlety. Ale wyżera. Z ziemniakami. Do tego mizeria. Naprawdę, niedzielny obiadek był naprawdę wspaniały. Dobra, próbujemy. Po prostu. Nie, no środek. Mistrzostwo świata. No pokaż z bliska to. Cudo gastronomii. Czasami warto sobie powspominać tamte Jezu. Wspaniałe czasy. A ja już się dzisiaj już z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. Zróbcie sobie czasami taki rarytas. Nie no, ten film ma 4 lata, to chyba o mamonie nie będę pisać. Lat. No straszne jedzenie, ta mortadela. Film 4 lata, pierwszy komentarz. Mamo, zrób mi chrupiącą. Ja pierdzielę. O co w dupę chodzi? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!